spokojnych, bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia, obfitej Wigilii i całej masy rozmów w Boże Narodzenie, w świętego Szczepana, tak aby zamykając rok 2017, życzyć sobie w roku 2018 tego wszystkiego, czego nie udało nam się zrobić, osiągnąć, stworzyć, tak aby ten kolejny rok był lepszy, nieco lepszy, dużo lepszy od tego, który właśnie mija. Szanowni Państwo, korzystając z życzliwości sądeczanina, chciałem dzięki tej właśnie życzliwości wszystkim sądeczanom, wszystkim mieszkańcom Sądecczyzny i znanym i nieznanym mi ludzi z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyć najserdeczniejsze życzenia. To już pora na Wigilię, zostało nam tylko parę dni, to już czas. Na to Boże Narodzenie, na ten nowy rok, co by się Wam darzył, a kapusta i groch. Szczęść Boże w kumorze, dejże Panie Boże, w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje. No co byście nie pomyśleli, że to wtóre moje. Szczęść Boże dla Państwa, dla redakcji i dla wszystkich. Bóg zapłać. Dziękuję. Jesteśmy przededniu wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym Państwu z tego miejsca, z całego serca życzyć na te święta przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask oraz powodzenia i przyszłości w nowym roku 2018, pomyślności, radości i zadowolenia z życia, z bliskich i wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkim mieszkańcom gminy Łącko i regionu sądeckiego wspaniałych, rodzinnych, ciepłych i pełnych odpoczynku Świąt Bożego Narodzenia, a nowy rok nadchodzący 2018 niech przyniesie tylko dobre dni i wszelką pomyślność. Wszystkiego najlepszego. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego jest to okres składania sobie życzeń. Ja składam najlepsze życzenia wszystkim sądeczanom. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w nadchodzącym 2018 roku. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, samych wspaniałych dni i ciepła rodzinnego. I życzę Wam tego No Brothers wraz z sądeczaninem. Z okazji nadchodzących świąt chciałam złożyć wszystkim ludziom na świecie życzenia, bo każdego roku o tej samej porze każdy będzie sobie życzył, co tylko może. Ja korzystając z tej sposobności życzę Wam szczęścia, zdrowia, radości, by to, co marzycie, Wam się spełniło, a to, co kochacie, żeby całe życie przy Was było. To mam takie marzenia, żeby po prostu każdemu człowiekowi się wszystko spełniało i taką malutką pioseneczkę zaśpiewam, że żyjcie nam 100 lat i uśmiech miejcie na twarzy, niech życie wam da to wszystko, o czym każdy marzy. W imieniu Integracyjnej Akademii Kolejarz życzę wszystkim sądeczanom dużo zdrowia, szczęścia i wesołych świąt. Siema, z tej strony zespół Bragato. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. I szalonego, wesołego Sylwestra, udanego całego nowego roku. Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta miłe będą, dźwiękiem śpiewu i kolędą. I Wigilii tuż po zmroku, dużo szczęścia w nowym roku. Szanowni Państwo, ten okres bożonarodzeniowy to jest czas takiej zadumy, ale także refleksji, czas spędzania wolnego czasu z naszymi bliskimi. Życzę Państwu, żebyście znaleźli ten moment wytchnienia, ten moment z własną rodziną, z dziećmi, z bliskimi, to, żebyście mogli zadumać się nad tym pięknym okresem bożonarodzeniowym, jak ta nowonarodzona dziecina błogosławi Wam, zarówno w tym czasie, jak i w całym przyszłym roku. I też szczęśliwego nowego roku, żeby był nie gorszy niż ten, a myślę, że będzie dobrze. Zawierzmy wszystko właśnie tej dziecinie, a więc wszystkiego, wszystkiego dobrego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego pomyślnego oraz miłych chwil w rodzinnym gronie, a także wielu przeżyć kulturalnych związanych z tymi świętami. Dziękuję Państwu i życzę wszystkiego najlepszego. Drodzy mieszkańcy Sądecczyzny, życzę Państwu, aby nadchodzący rok, święta, wypełnione były radością i pokojem betlejemskiej szopki.
Życzę Państwu w nowym roku spełnienia planów, marzeń. Życzę Państwu zdrowia, uśmiechu, radości, miłości. Życzę Państwu obfitości błogosławieństwa Bożego. Niech Jezus maleńki w szopie będzie mógł towarzyszyć Wam przez całe Wasze życie, nie tylko w roku następnym, ale i przez następne lata. Życzę także Państwu, dla Państwa wszystkich członków rodzin, abyście tą rodzinną atmosferę pielęgnowały i żeby ta rodzinna atmosfera była dla Was taką oazą spokoju, miłości, ale także takim dobrym domem w dobrym wydaniu. Szczęść Boże. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim sądeczanom. Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń i wszystkiego co najlepsze w 2018 roku. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, te piękne święta, chciałem złożyć serdeczne życzenia sądeczanom wszelkiej pomyślności, dużo łask Bożych i wszelkiej dobrej aury wkoło nas wszystkich. Od wszystkich Podegrodzian dla czytelników Sądeczanina, na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, by się Wam spełniało każdziutkie życzenie, byście byli weseli jak w niebie anieli, by Wam zdrowie służyło, w kieszeniach przybyło, w dzieciach jak najwięcej, a anioł stróż miał w opiece nieustający. Wszystkim czytelnikom jeszcze raz wszystkiego dobrego, powodzenia i pomyślności w nowym roku.